prezes KSZO Piotr Dasios, wiceprezes do spraw boksu Łukasz Dybiec i trenerzy Eugeniusz Cioch oraz Wojciech Surowiec podsumowali osiągnięcia sekcji bokserskiej w 2015 roku. Zaczniemy od medalistów w 2015 roku. Mieliśmy takich medalistów dwóch. Powiem tak, zdobyliśmy dwa złote medale na Mistrzostwach Polski w Wałczu. Sebastian Gerada zdobył złoty medal w kategorii 56 kg. To był bardzo, bardzo duży sukces indywidualny. Natomiast w Mistrzostwach Polski Młodzików w Poznaniu w najniższej kategorii wagowej po złoty medal sięgnął Mateusz Wiśniewski. Mieliśmy kilku ćwierćfinalistów. To takie szczęście w nieszczęściu. U nas w sporcie się mówi, że to są miejsca poza podium, te, które najbardziej bolą sportowców, ale było naprawdę blisko. Nasi zawodnicy w większości przegrywali 2-1. To były werdykty niejednoznaczne i w tym momencie przy odrobinie szczęścia mogły być to medale. Na Mistrzostwach Polski taką sytuację, że w ćwierćfinale odpadł, był Karol Trasz, Dominika Kołton przegrała swoją walkę o medal, Konrad Gierada i Albert Orzeł. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Koninie o włos od zdobycia medalu byli Rudolf Pająk, Przemysław Łepecki, Damian Falecki i Andrzej Kołton. Pięściarze sekcji bokserskiej KSZO od kilku lat w ogólnopolskich klasyfikacjach odnotowują wyraźny wzrost formy. W 2007 roku zaczynaliśmy praktycznie od zera, bo 2006 nie byliśmy nawet praktycznie sklasyfikowani. Mieliśmy 5 punktów, w 2008 roku mieliśmy tych punktów już 22, w roku 2009 tych punktów już było 43, później kolejno 49, 2011 51, 2012 60, 2013 88, 2014 94 i 2015 rok 91. W klasyfikacji powiatów i gmin województwa świętokrzyskiego sekcja bokserska KSZO zajmuje drugie miejsca. Ogólna klasyfikacja klubów bokserskich w 2015 roku. Drodzy Państwo, w tym momencie jesteśmy na 9. miejscu klubów bokserskich na 300 klubów bokserskich w Polsce. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry rezultat. Tak jak już mówiłem wcześniej, to jest trzeci rok rzędu, gdzie jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepszych klubów w Polsce. Rok 2015 w sekcji bokserskiej to także liczne obozy i konsultacje sportowe dla zawodników i zawodniczek. Ci uczestniczyli również w seminariach ze znanymi postaciami boksu zawodowego. Gościliśmy tutaj naszego wychowanka Mateusza Masternaka, który prowadził treningi dla naszych najmłodszych zawodników i naszych seniorów. Gościliśmy również Mariusza Wacha, który również trenował u nas na sali i zawsze chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami z naszymi zawodnikami. Sekcja zorganizowała również 20. turniej imienia Bronisława Kubickiego, w którym udział wzięło 20 zawodników. Trenerzy sekcji bokserskiej KSZO skupiają się teraz przede wszystkim na dobrym przygotowaniu zawodniczek przed zbliżającymi się Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski Kobiet w Grudziądzu oraz Mistrzostwami Okręgu Świętokrzyskiego. W planach na nowy sezon sekcja ma utrzymanie wyników z poprzedniego roku, organizację kolejnego turnieju imienia Bronisława Kubickiego, dwóch obozów sportowych i konsultacji dla zawodników startujących w Mistrzostwach Polski wszystkich grup wiekowych.